przy tej wewnętrznej krytyce i tej, to co Ci pomogło zbudować tą pewność siebie? To jest cholernie ważne właśnie jeśli chodzi dzisiaj o przedsiębiorców. A to prawda, że Cię wyrzucili ze studiów na pierwszym roku? Ale zrozumiała, że jej szczęście nie zależy od y, jej męża. Jakby my, wiedzieliśmy, my my wiedzieliśmy, że każdy z nas będzie budował swoją przestrzeń. Polacy to jest bardzo e, utalentowany naród. Ja to po prostu wiem. To jeżeli chcemy, żeby się w tym kraju dobrze żyło, potrzebujemy dobrego, stabilnego biznesu po prostu. Ja, ja nie uważam, że przedsiębiorcy to jest ta grupa, która siedzi i się zastanawia, czego im brakuje. E, ja hmm. myślę, że to jest właśnie dokładnie ta grupa, która e, bierze e, sprawy w swoje ręce i tworzy, tak? że wybór partnera jest najważniejszą inwestycją w życiu, czy Trudno wiele osób niestety właśnie się rozwodzi. Jest tak, że jeden partner się rozwija, bardziej się o tym mówi, drugi zostaje z tyłu. Związki z przedsiębiorcami, no to to jest jazda bez trzymanki na to się trzeba trochę przygotować. Kończy się czas małych i średnich firm w Polsce. Pytam dlatego, że nie ma już takiej mody, jak dawniej na zakładanie firm. W tym, że dawniej postawienie fabryki zajmowało im półtora roku, teraz cztery pół roku to jest w ogóle minimum, tak. Zakładałam, że Dobra, dzieci to niewiele pewnie wiedzą. Nie ja sama byłam pewnie tak traktowana jako dziecko, umówmy się. A one są naprawdę niesamowicie mądre. Ja nie mówię teraz tylko o swoich dzieciach. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na Hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po 11 latach ponownie Marta Stefanczyk Ciempała, bizneswoman, założycielka szefowa firmy Cafardini, która szyje... No myślę, że to jest topowa firma w Polsce, ale na świecie P ubrania premium, o tym pewnie też porozmawiamy, ale też jak gdzieś przeczytałem kobieta, która żadnej pracy się nie boi, więc bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. <grytanie> Dziękuję za zaproszenie. To Marta, przejdźmy do pierwszego pytania, które nie tak dawno mieliśmy wywiad z swoim mężem Tomkiem, którego pozdrawiamy, i tam padło e, takie stwierdzenie, że wybór partnera na życie jest najważniejszą inwestycją w życie. Czy ty się zgadzasz? Tomek twierdził, że tak, i, i dobrze zainwestował. <grytanie> Tak, mamy to nagrane, rozumiem. Mamy nagrane. Tak. No dobrze. Wiesz co, czy to jest jedna z najważniejszych inwestycji? Nie wiem, chyba nie nazywałabym tego inwestycją, jednak, mimo wszystko, ale na pewno jest to jedna z najważniejszych decyzji życiowych. I tak sobie wyobrażam, że podejmujemy ją na takim bardzo też specyficznym etapie życia, no bo mniej więcej gdzieś tam między 20 a 25 rokiem życia w ogóle takie trudne decyzje nas, albo nawet może nie trudne, ale takie. Ciężkie kalibry decyzyjne nas spotykają, bo i wybieramy partnerów. Powiedzmy, e, często e, kończymy studia, zaczynamy pierwszą pracę, to w dużym stopniu definiuje potem e, całkiem mocno kolejne lata. No wiesz, o tym będziemy rozmawiać, bo to jest tak, że akurat ty jesteś bardzo zajęta biznesowo, Tomek jest zajęty biznesowo, macie dzieci i w ogóle o tym pogodzeniu całego biznesu, no to jest dzisiaj warto rozmawiać, bo jest bardzo trudno. Wiele osób niestety właśnie się rozwodzi. Jest tak, że jeden partner się rozwija bardziej, się o tym mówi, drugi zostaje z tyłu i to jest też takie ciekawe, jak to u was się udało, że jakby oboje się rozwijacie, no i nie było nigdy, że dobra, dajemy sobie dość i koniec? Wiesz co, ja przede wszystkim podchodzę z dużą pokorą do tego, ile my razem jesteśmy, bo z jednej strony można powiedzieć, no dobrze, 20 parę lat jesteśmy razem, no to pewnie już nam nic nie grozi i wszystko jest w zasadzie zostało powiedziane, uzgodnione i działa. To jest w ogóle nieprawda. Związek dla mnie przynajmniej Buduje się codziennie, od nowa, każdego dnia. I, I tak to u nas też pewnie działa. Ja jednak budzę się rano i myślę sobie, no dobrze, to co tu można jeszcze zrobić, żeby to działało, a nie biorę tego wówczas jako taki już gwarantowany na zawsze czynnik mojego życia czy, czy element, no jeden z ważniejszych mojego życia. Ale jak mnie pytasz, co jest istotne, to myślę sobie, że dawanie sobie po prostu przestrzeni do rozwoju. Zwyczajnie w ogóle. Związki z przedsiębiorcami, no to to jest jazda bez trzymanki, i na to się trzeba trochę przygotować. My mamy dużo szczęścia też w tym, że oboje ten świat rozumiemy, rozumiemy jak on funkcjonuje i przede wszystkim nie stawiamy sobie jakiś takich nie, wiesz, nie, wygórowanych oczekiwań wzajemnie. To chyba jest jakieś takie... nie ma ograniczeń, że Tomek nie jedziesz któryś raz rzędu na konferencję <noise> albo odwrotnie. Chyba w życiu takie słowa nie padły z moich ust. No nie ma mowy Czyli nie było zazdrości ani z Tomek, no nie wiem, jeździsz cały czas, za mnie nie, nie ma. No bo często tak, ja znaczy to mówię, bo z życia to jest tak, że no. sam wiem nieraz z autopsji, a czasami, wiesz... <noise> no, powiedz nam mówi, o tym coś więcej i <noise> Spotykam <noise> <noise> się, no nieraz jest tak, że robimy nawet takie wyjazdy i w ogóle no to wiesz, to nieraz kobiety są po prostu czasami zazdrosne i w drugą stronę, i faceci też, jak jedzie gdzieś kobieta, nie? że w tym związku jest bardzo trudno. Dzisiaj jak ktoś powiedział, no wiesz, jak pracują w korporacji 8-10 godzin, są poza domem, jeszcze na wyjazdach są drugie tyle, no to mniej tego męża widzą niż kolegę z pracy na przykład, czy koleżankę i na tej zasadzie. To prawda, ja jestem w stanie zrozumieć jedną i drugą stronę w takich układach, naprawdę. Ale myślę sobie też tak, że dobry związek, no jednak musi zawierać ten element zaufania do siebie, bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś lekarzem, czy pilotem statków powietrznych, no jakby, samolotów. Prawda? No właśnie, więc jakby chyba chyba od tego trzeba wyjść, bo jak tego zaufania nie masz, to moim zdaniem chyba nie bardzo ma znaczenie, co ty w życiu robisz, i tak zawsze będzie jakaś wątpliwość przy każdym wyjściu z domu, jednej czy drugiej osoby. No tak, no o tym jeszcze porozmawiamy. Ale przejdźmy też do konkretnego biznesu, bo też chciałem z Tobą porozmawiać. W ogóle tutaj powiem, dodam, to nie jest produkt Placement, ale jesteśmy w apartamencie prezydenckim w hotelu Mario. To jest w ogóle no, piękne miejsce i bardzo się cieszę, że możemy nagrywać i z wyjątkową kobietą w dobrym miejscu, więc mam nadzieję, że jest że fajny, że się też spodoba widzom, ale. Przechodząc do biznesu, powiedz mi dzisiaj, wielu przedsiębiorców się zastanawia o tą globalizację. Czy rzeczywiście kończy się czas małych i średnich firm w Polsce? Pytam dlatego, że nie ma już takiej mody jak dawniej na zakładanie firm. Dawniej były startupy, teraz już nikt nie myśli o założeniu start Jak to jest z Twojej perspektywy na co dzień? No, spotykasz się też z wieloma przedsiębiorcami. Chyba bym trochę wystudziła takie generalne stwierdzenia, że nikt już czegoś nie robi albo robią wszyscy wszystko. Myślę, że biznes nie jest taki prosty, że wiesz, że mamy jakiś trend i w tym trendzie się wszyscy jesteśmy w stanie odnaleźć i jak ten trend powiedzmy jest gdzieś tam na piku, to, to wszyscy z tego korzystamy. Bo najpewniej jak już tam patrzymy, to wtedy jest za późno w ogóle na robienie czegokolwiek. Wydaje mi się, że to jest trochę bardziej pytanie o to, gdzie Polska chciałaby być za 10, 20, 30 lat. Mamy piękne, moim zdaniem, piękną historię ostatnich 30 ponad lat rozwoju gospodarczego, no bo jednak jako jeden z niewielu krajów w tym regionie rośliśmy w takim tempie i ta dynamika jest moim zdaniem imponująca. Natomiast pytanie, co chcemy zrobić dalej, bo faktycznie przy takim rozdrobnieniu biznesu i wyzwaniach, jakie, jakie stawia przed nami świat, nie, nie będziemy w stanie zbudować przewagi konkurencyjnej przy takim modelu. Tak? Z drugiej strony, wychodzenie za granicę, i to wie każdy przedsiębiorca, który tego próbował, jest szalenie kosztowne. I to nie jest tak, że dobry pomysł i determinacja gwarantują sukces, bo to są po prostu zupełnie już inne plansze. I pewnie trzeba sobie zadać pytanie, czy w ogóle te biznesy, o których ktoś tam gdzieś myśli, powiedzmy w kontekście globalizacji, czy one w ogóle mają potencjał taki. Tak? to nie, nie uważam, żeby to była. Dla każdego yy, droga. No, ale też mówi się, że już kończy się też wolny rynek, bo chodzi o to, że mamy coraz więcej oboszczeń regulacji, że ci duzi mają łatwiej. Sama pewnie nieraz doświadczyłaś, że mm. ogromne firmy mają zwolnienia z podatków, strefy, nie płacą różnych podatków, a jesteś, zakładasz firmę na JDG, to nawet musisz mieć doradcę i to są po prostu ogromne koszty, na których nie stać. I trochę mówi się, że kończy się wolny rynek, bo powstało tak dużo regulacji. Europa jest chyba specyficzna pod tym kątem. Ten kontynent lubi taką dosyć mocną regulację procesów. To zresztą słychać w wielu wywiadach. Ja jestem małym przedsiębiorcą. Jak posłuchamy przedsiębiorców dużych w Polsce, to faktycznie to oni opowiadają o tym, że dawniej postawienie fabryki zajmowało im półtora roku, teraz 4,5 roku to jest w ogóle minimum. tak? I to jest oczywiście moim zdaniem ogromne zagrożenie, bo w tym samym czasie in, w innych rejonach świata nadal te półtora roku jest możliwe i to na całkiem niezłych warunkach. No ale tu chyba pytanie trochę o wizję tego kraju, nie? no bo jakby przedsiębiorca sam w sobie nie jest w stanie moim zdaniem w pojedynkę zbudować wizji całego narodu i, i potem zabrać się za egzekucję. Wydaje mi się, że trochę brakuje takiej narracji. Gry zespołowej w tym przypadku, której trochę jako naród musimy się moim zdaniem też nauczyć. I tu mówię też o przedsiębiorcach oczywiście. No dobra, ale właśnie jesteś w biznesie na co dzień. To czego Tobie dzisiaj, w dzisiejszych czasach najbardziej brakuje, może doskwiera, co by Ci pomogło jako przedsiębiorczyni? E, więc to jest wiesz, takie no. Y, okay. Czego dzisiaj Ci najbardziej brakuje, żeby się też może rozwijać, cokolwiek? Czy widzisz jakieś, co moglibyśmy pomóc, niezależnie czy to będzie Państwo, mm. czy inny przedsiębiorca, czy człowiek na ulicy? Nie? Mhm. Ale powiedz uczciwie, bo też prowadzisz mhm. biznes, jakby nie było. Czy ty się zastanawiasz nad tym na co dzień, czego ci brakuje? No chyba nie, trzeba cały czas iść do przodu, nie, nie mam czasu na to. Ja, ja, ja nie uważam, że przedsiębiorcy to jest ta grupa, która siedzi i się zastanawia, czego im brakuje. Ja mhm. myślę, że to jest właśnie dokładnie ta grupa, która bierze sprawy w swoje ręce i tworzy, tak? Tworzy stabilne organizacje, tworzy miejsca pracy, tworzy bezpieczeństwo dla tych ludzi, którzy w tych organizacjach pracują. Ale nie tylko bezpieczeństwo, też przestrzeń w ogóle do realizacji własnych z kolei marzeń, tak? bo wszystkie te organizacje składają się tak naprawdę z mniejszych organizacji, zespołów ludzi. Tak? To, to, to przecież nie są jakieś. Nie, nie wiem, dydaktyczne materiały, tylko to, są, to, jest, to jest żywy człowiek z potrzebami, marzeniami i, i tak dalej, więc nie wiem, czy mam potrzebę, żeby ktoś mi w czymś pomagał. Ja pewnie zawsze powiem to samo, no fajnie, żeby nam nie przeszkadzać, bo my mamy taką odpowiedzialność w sobie zbudowaną i oczywiście abstrahując od tego, jaki ten wizerunek w niektórych grupach społecznych przedsiębiorców jest, bo różne mają ludzie doświadczenia, to też nie jest grupa, to nie jest monolit, są różne historie i zdajemy sobie sprawę, że, że nie wszystko jest czarno-białe. Ale jednak wierzę, że taka polska przedsiębiorczość, taka definicja tej przedsiębiorczości, która w nas tkwi, ten nasz talent, powiedziałabym, narodowy, to on jednak zakłada taką odpowiedzialność, taką długoterminową perspektywę i takie zadbanie o te szczegóły i pracę. No i chyba dzisiaj ja bym dodał właśnie to, żebyśmy się jednoczyli, nie? To, co na początku powiedzieliśmy. Jako Wierzę. przedsiębiorcy będzie łatwiej, nie? To. Będzie łatwiej, bo też zobacz na strukturę polskiego, polskich przedsiębiorstw. 99% to są małe i średnie firmy. To naprawdę jest dobre i niedobre, tak? Myślę, że jednak warto by było, żeby Polska docelowo mogła się pochwalić większą ilością średnich i dużych firm. Walczymy o to z panem Czarnym Florkiem, więc miejmy nadzieję, że uda się i będziemy pomagać, bo dzisiaj rzeczywiście ten przedsiębiorca ja sam widzę, no, no robię tak, jak mówisz, działam, nie zastanawiam się, ale jest tak dużo tych rzeczy, które gdzieś czekają i. I pewnie ktoś jest mądrzejszy, poda rękę, więc dlatego takie spotkania, ile się dowiedziałem, wiesz, szukałem czegoś miesiąc, a nagle w godzinę, bo ktoś to przeszedł mi powie. Nie? I to jest takie dzisiaj bardzo ważne. No, no tak, ale też pamiętaj, że my jesteśmy y, mimo wszystko jeszcze młodą gospodarką. 30 lat to nie jest jakiś, wiesz, to, to nie jest 200-400 lat, jak, jak w innych przypadkach. Więc my się też cały czas uczymy i myślę, że to jest fajne, że taka otwartość, wiesz, w, taka, taka przestrzeń w ogóle na tę otwartość wśród przedsiębiorców jest coraz większa. No a powiedz mi, bo wielu też przedsiębiorstw ma problem z dobieraniem ludzi do zespołu w ogóle i czym się kierować, jak zdobrać dobrych <laughs> ludzi? Ja wiem, że to jest trudny temat, ale też wiele osób powiedziało, że to był sukces, największy sukces ich firmy, bo no, dochodzisz do momentu, gdzie musisz dać pracę. Jak trafisz na właściwych, to tą firmę pociągniesz do przodu. Jeśli trafisz na niewłaściwych, no to firmy może nie być. I teraz czym ty się kierujesz? Może coś takiego Twojego doświadczenia, czy to jest ta intuicja, no bo co to no właśnie. Bardzo fajne pytanie, jedno chyba z trudniejszych, bo jakby to było takie proste, to wszyscy bylibyśmy dzisiaj w jeszcze większych organizacjach. Ja myślę, że to, to co się w ogóle u mnie sprawdza od zawsze i też mam trochę więcej intuicji i, i, i już się tak tym nie martwię, to jednak ja mam długie procesy rekrutacyjne. To ta zasada rekrutuj długo i wolno, zwalniaj szybko. Działa po prostu. I tam, gdzie faktycznie daliśmy sobie czas na przemyślenie, na rozmowy, na poznanie siebie, na taką wiesz, też nawiązanie jakiś relacji wcześniej, zanim podpisujemy umowę, no to one świetnie po prostu funkcjonują, tak. Przy czym podkreślam, my jesteśmy małą firmą. Inaczej zarządza się firmą globalną, czy średnią, czy dużą. Natomiast ja myślę, że to, co jest równie istotne w tym wszystkim, to zauważ jedną rzecz, że. To nigdy nie jest sukces jednego człowieka, tak? Warren Buffett ma swojego Charlie'ego, e, miał swojego Charlie'ego. E, jakby zawsze jest to jakiś, ti, jakiś team, jakaś grupa. E, I też fajnie by było, żebyśmy też trochę temu uwagi poświęcali w takich opowieściach biznesowych, bo na koniec widzimy często tego lidera, na którym spoczywa z jednej strony cały sukces, ale z drugiej też strony cała odpowiedzialność, nie? I, nie wiem, czy to jest dobre. Wydaje mi się, że, że warto mówić też o tych ludziach, którzy tam gdzieś z boku są, jakoś wspierają tak, się nawzajem. różne tematy. I... E, dokładnie. Egzekucję całą mają po swojej stronie chociażby, tak? E, bo, bo, bo pomysł to nie wszystko. Więc pewnie, pewnie więcej takiego zespołowego i też otwartego na w ogóle pracę zespołową... E, po, w takiej przestrzeni nad na te pracą pową byłabym myślę tak wskazana. Mm -hmm. A miałaś kiedyś, że źle zatrudniłaś jakąś historię, możesz <grym> powiedzieć, stopę? Ja, no ja, ja myślę, ja myślę, że... Nie mówimy personalia, ale czy była jakaś wtopa? Ci... Ale oczywiście, że była. To co najbardziej e... pamiętasz? Wiesz co, ja to sobie myślę, że, że ci ludzie, którzy z nami nie pracują, to myślą, ale była wtopa, nie? Ale dociskając się trochę, może jednak coś powiesz, zdradzisz szczegóły jakiejś sytuacji? E... W rekrutacyjnej? Um, powiem ci to z drugiej strony, bo um, jest ja, wymieniająca? Wiesz to nie jest wymieniająca, dlatego, że e, ja też trochę przez z uwagi, no może inaczej, ja, ja trochę też z uwagi na mm, szacunek do tych ludzi, którzy z nami nie pracują, e, nie chcę po prostu tych e, historii jakoś tak wałkować, dlatego, że ja też wiem, A, że oni znają. Że, nie, wiesz co, tylko, no nawet nie to chodzi, tylko część z tych osób ja wiem, że ona chciałaby do nas wrócić. E, czasami podejmujesz decyzję również jako Powiedzmy, członek jakiegoś zespołu, której nie do końca jesteś potem po latach pewny, albo wręcz przeciwnie, wiesz doskonale, że to nie była dobra decyzja. I to myślę, że warto zostawić po prostu. Niech to tam sobie wszystko dojrzewa i leży, i każdy z nas jakieś tam wnioski wyciąga. Ale chcę ci coś powiedzieć, bo ja jestem w branży odzieżowej i ta branża w ogóle dla większości osób kojarzy się z takim wiesz, czerwonym dywanem, sesjami w egzotycznych miejscach lejącym się szampanem przy spotkaniach Macielanda, firmowych. Na zdjęcia to tak jest. E, <laughs> to trochę tam to lubimy jakoś poprzemycać, ale to jest przede wszystkim normalny biznes, tak jak każdy inny. I de facto to jest taka inżynieria w ogóle biznesowa, bo właśnie wiedząc jak to działa na większość ludzi, również tych, którzy przychodzą do nas do zespołu, musisz tak kreować ten biznes, żeby on nadal był biznesem rentownym i długoterminowo miał szansę się rozwijać. Ale jak ja y, zaczęłam pracować, jak zaczęłam w ogóle przygodę z branżą odzieżową, to ja nie zaczynałam od y, działającej marki, y, która gdzieś tam krok po kroku buduje swoje, swoją pozycję na rynku, tylko właśnie zaczynałam od restrukturyzacji y, zakładu produkcyjnego. I to ci się trafiło na stałe? Powiem ci szczerze, tak, dokładnie tak uważam. Że to było jedno z najlepszych doświadczeń, najcięższych jednocześnie. Czyli przyszłaś na restrukturyzację do firmy? Dokładnie tak to wygląda, nie? jak zaczynasz swoją ścieżkę biznesową, zwłaszcza w tej branży, od takiego zderzenia się z rzeczywistością, gdzie no, to nie polega na tym, że podpisujesz codziennie nowe umowy o pracę, masz budżet marketingowy nie do wydania, tylko właśnie na odwrót musisz naprawdę liczyć każdą złotówkę i jeszcze się musisz pożegnać ze sporą częścią tego zespołu. To Cię uczy, uwierz mi, takiej pokory i takiego szacunku do każdej jednej podpisywanej umowy, że to po prostu to zostaje z człowiekiem już na zawsze. I to wbrew pozorom, pomimo że wtedy było bardzo ciężkim dla mnie doświadczeniem, pod wieloma względami, bo było tam też bardzo dużo niepewności, przecież nie miałam pojęcia, czy ja to dobrze robię, czy nie, też nie było gwarancji sukcesu, i też nie robiłam tego sama. Było tam więcej osób w to zaangażowanych. Ale wiesz, takie zdarzenie. E, na dzień dobry, to to naprawdę na koniec ustawiać się na zupełnie innej trajektorii. I myślę, że to było jedno z tych zdarzeń, które wtedy ciężkie finalnie okazało się dla mnie ogromnym asetem. Czyli trochę tak się mówi, że te ciężkie sytuacje nas budują, wzmacniają, no bo rzeczywiście z nich no się co? uczymy. No ja wiem, że zdrowie kosztują, no ale później kosztują. nie podejmujemy tych decyzji ponownie, no bo później mogłoby być dużo gorzej, nie? Więc teraz. Można iść i sama wiesz na co zwracać uwagę, nie? żeby nie wtopić. Tak. Ale wiesz, co super, że o tym mówisz, bo na przykład to jest właśnie ta część życia biznesowego, o której całkiem niewiele ciągle mówimy, tak? Bo jednak nawet my przedsiębiorcy, bo może, może ja mam trochę też inaczej bo otwartość u mnie na mówienie o porażkach, o samotności w biznesie, o, o tym, że to jest po prostu zwyczajnie czasami trudne i, i męczące, mamy trochę większą przestrzeń, ale ale te porażki, te właśnie uderzenia, te, te um, takie wiesz, rozwiane po prostu, rozbite marzenia, e, no to to jest taka codzienność przedsiębiorców po prostu. I, I my się z tym mierzymy na co dzień, to nie od święta nam się przytrafia. No i właśnie tutaj przechodząc do kolejnego pytania, to jest ta wewnętrzna krytyka. Chciałem Ciebie zapytać, bo. Um, Często nie doceniamy siebie, ja mam z tym też problem. Pewnie dzisiaj usłyszałeś okay. parę razy. Ale no tak jest, że nie jesteśmy dumni z siebie, nie jesteśmy dumni z efektów, które widzimy. I trochę też myślę, że krzywdzimy siebie, patrząc gdzieś tak z boku. Ale jest to też trudne, no bo ja tak sam mam, że ja no nie wiem, wiesz, coś się zrobi, ktoś z boku pojęła, a no było jak było, nie? wiesz, Po prostu trzeba <laughs> pracować. Nie wiem, czy to jest to zmęczenie, że się nie ma czasu doceniać, ale jak to jest z tą wewnętrzną krytyką? Jak to był u ciebie? Wiesz co, no to początki mojego życia biznesowego to była potężna wewnętrzna krytyka. Totalnie brak pewności siebie, wiecznie takie, taki niepokój, że ja pewnie, czy ja to w ogóle dobrze zrobiłam, czy ja to dobrze robię, a co inni powiedzą, czy ja to dobrze zrobiłam, czy nie, jak mnie ocenią. Początki biznesowe dokładnie tak wyglądały. I jak kończysz studia biznesowe i powiedzmy sobie uczciwie, że z praktyką nie masz kompletnie nic wspólnego i to życie dopiero Twoje w biznesie zaczyna. A to tak naprawdę, prawda, naprawdę. że Cię wyrzucili ze studiów na pierwszym roku? Yy, no prawda, no tak się nie zdajesz egzaminów, no to wylatujesz ze studiów. <śmiech> <śmiech> Przynajmniej wtedy tak było, nie wiem, może jest teraz inaczej. nie znalazłem. No co ciekawe, nie sądziłem, bo wyglądasz tak, na takie ukojone. Tak. E, tak, a dziękuję Ci bardzo. To może mi się tak parę razy nawet przydała tam w takim razie ta co że tylko tak wyglądam, ale nie, nie. Nie, ale z, z fajnych rzeczy powiem Ci, że akurat studia, o których mówisz, z których mnie faktycznie e, e, wyrzucono, e, skończyło się tak, że część profesorów, która uczyła mnie prawa na ujocie, została naszymi klientami, więc... Hmm. <laughs> Niezależnie w ogóle od wszystkiego, także poznaliśmy się od innej strony po latach. Okej, okay. bo no teraz możesz dokończyć. Jakby to jest... <laughs> no dobra, ale jeszcze jesteśmy przy tej wewnętrznej krytyce i tej, to co ci pomogło zbudować tą pewność siebie? To jest cholernie ważne, właśnie, jeśli chodzi dzisiaj o przedsiębiorców, bo dużo ma te problemy, co mówisz na początku. I jak teraz z nich wyjść? Jak tobie się to udało? Co pomogło? Już to ja myślę, że do końca się tego nigdy nie pozbywasz, przynajmniej może powiem o sobie, ja się tego na pewno do końca nigdy nie pozbędę. Um, uczysz się z tym funkcjonować, no bo też z czasem widzisz, że twoje decyzje nie do końca są takie złe, jak ci się wydawało, ale też rozbijasz pewne um, takie kompletnie um, niepotrzebne Autorytety w swojej głowie. Tak? Jak wchodziłam do biznesu, na początku wydawało mi się, że inni naprawdę wiedzą lepiej, że jak ktoś mi doradza, to on naprawdę wszystko po prostu wie lepiej, a okazywało się potem po czasie, że wiedział lepiej, akurat trochę więcej o tym puzzlu, tak? a tych puzzli było w ogóle rozsypanych tam 150 innych, więc. Trzeba sobie dobrze chyba w głowie ustawić, kto jest dla ciebie takim autorytetem i czy w ogóle jest taki ktoś potrzebny. Bo ty miałaś takie e, Miałam kilka takich osób, które okazały się potem e, autorytetami, ale w bardzo innych Czyli obszarach. Brakiem autorytetu. E, no W tym obszarze, gdzie obciążałam ich takim właśnie myśleniem o nich, bo to też jest obciążenie, okazywali się za słabi, za mali, w ogóle. Hmm, ale to, to nie wynikało, że tak powiem, wiesz, z tego, że oni się do tego nie dawali. Tylko ja miałam po prostu w głowie Inne taką ocenie. potrzebę, że może ktoś przyjdzie i powie: OK, no to, to należy zrobić tak i tak. Prawda jest taka, że w biznesie nikt ci nie powie, co masz robić. To tylko i wyłącznie ty możesz sobie wziąć ten swój pomysł do swojego plecaka i z tym plecakiem iść przez życie. I co się wydarzy po drodze, to jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność i twój pomysł i, i tyle, tak? I też ciężar, który na tobie spoczywa lub słodki smak sukcesu, bo różnie się to kończy. Ale wracając do tych autorytetów, chcę powiedzieć tylko o tym, że wiesz, jak jesteś dziewczynką wychowywaną w takim właśnie też, no, kulcie osób, powiedzmy, przed starszych, tak? I tak dalej. Ja mam ogromnie dużo szacunku do ludzi, którzy stanęli na mojej ścieżce zawodowej, do wszystkich, bo. Znamy między innymi rektora Pawłowskiego, pozdrawiamy, który. Jesteśmy tej uczelni nas łączy, ale mi też bardzo dużo w życiu pomogli. Ale wiesz, co w ogóle takich osób było w moim życiu sporo, bo był rektor Pawłowski, który pamiętam na początku, jak założyłam biznes, to ze swoją, ze swoją asystentką ówczesną. Słuchaj. Faksem wysyłali mi wizytówki, żeby mogła dzwonić do tych klientów i się na rektora powoływać. Naprawdę nikt na początku w ten biznes mój nie wierzył, a on był jedną z tych osób, która podzieliła się swoimi kontaktami budowanymi latami wtedy rodo pewnie inaczej funkcjonowało i tak by zadziałało e... przy takim przykładzie Ale jest więcej takich osób, jest, wiesz, mój teść odegrał e, ogromną rolę w moim życiu zawodowym i e, to też była duża szkoła życia dla mnie. Adam Góral kiedyś na e, jakiejś konferencji na Podkarpaciu, nie wiadomo dlaczego, bo nie znaliśmy się w ogóle wcześniej. On na pewno nie miał pojęcia kim ja jestem. Ja oczywiście wiedziałam kim jest e, Prezes Góral, ale też poświęcił mi chyba z godzinę czy półtorej na taki właśnie coaching dosłownie, na co warto zwrócić, zwrócić uwagę w biznesie, jak zadbać o, o to, żeby zespół chciał z Tobą pracować i tak dalej. No pamiętam, że kolejka chętnych tam do tej rozmowy z nim stała, byli wściekli wszyscy, nie? Po prostu ja tak siedziałam i po prostu chłonęłam to, więc... Ja takich zdarzeń w życiu mam sporo i one, wiesz, zawsze na mnie robiły ogromne wrażenie, ale też dlatego, że chciałam z tym potem coś zrobić. Właściwie też mi się wydaje, że chciałaś też tą wiedzę mieć, bo to jest tak, że mówi się szczęście sprzyja tym, którzy próbują mnie i trochę tak jest, że jakbyś nie poszła do szkoły, nie poznała różnych splotów, to tych ludzi byśmy nie spotykali. Można z jednej strony narzekać, że jest źle w biznesie, tak. a z drugiej strony wyjść i próbować i, i myślę, że tak. dlatego spotykasz tych ludzi, bo bardzo chcesz też no, rozwijać i działać. Ja jestem zawsze ciekawa tych osób, tych historii, mm. w takim tak, sensie, ja. że to mnie po prostu bardzo inspiruje. Mm. Uh -huh. To bardzo się cieszę, że do nas to łączy. <laughs> cieszę się e, również. No dobra, a masz, możesz powiedzieć, czy miałeś jakieś takie kluczowe momenty w swoim życiu, jakieś przemiany, które nastąpiły, czy były jakieś trudne momenty albo i dobre, które teraz z perspektywy myślisz, że dużo też zmieniły na twoim życiu? Wiesz co, e, na pewno, takim pierwszym zdarzeniem w ogóle z rzeczywistością, jak już ten biznes zaczął całkiem nieźle funkcjonować, no to był moment, w którym zostałam dodatkowo mamą. I no to jest w ogóle nowa abstrakcja: otwiera się nowa plansza, wszystkie pionki są porozwalane i gramy w zasadzie od nowa, nie? I tam się wszystko rozwala, bo układasz od nowa i swój związek, i swoją firmę, i siebie w tym wszystkim. Więc to na pewno był przełomowy moment w moim życiu. E... Szczerze mówiąc nie pomagałem mi wtedy wiesz, <grytania> artykuły z panią prezes Coca-Coli, która już po dwóch tygodniach wróciła do firmy i w ogóle z płaskim brzuchem i, i wiesz, no i nie wiem, z jakimś taką wizją co dalej i dzieckiem, które spało całą noc i w ogóle wszystko było super. No, no nie wyglądało to tak, nie? Tam po prostu to był, to był zupełnie inny Inny in, in roller coaster, bym powiedziała, ale to był taki moment. Natomiast w życiu, wiesz co, moim zawodowym, to ja myślę, że musiało trochę czasu upłynąć, musiałam trochę doświadczeń pozbierać i te lata ostatnie właśnie na tym polegały, żeby dzisiaj trochę z inną już głową i z większą pewnością siebie, ale też z większą umiejętnością oceny sytuacji kreować przyszłość tej naszej organizacji, nie? I to, to, to ten czas musiał po prostu upłynąć, nie dało się tego zrobić inaczej, bo tylko i wyłącznie te doświadczenia są wartością w tym wszystkim. Tak, no ja pamiętam, jak miałem wywiedzą tam tak 11 lat temu, to do dzisiaj tam personel pracuje, więc musisz dobrze kreować te wartości, bo te osoby, które gdzieś tam poznałem, to ja ich widzę cały czas w social mediach, są obecne, więc to jest na pewno duży sukces. No, ale jak jesteśmy jeszcze przy tej rodzinie, no to jak Wam się udaje godzić tą pracę i życie rodzinne? Dla mnie to jest cholernie trudne, bo mówię, przy jednej osobie pracującej aktywnie, no to już nie masz czasu na nic, nie? I okay. jak to jest u Was? Jak w ogóle pokładać sobie, bo macie dwójkę dzieci, no i macie oboje, no biznesy, które i to takie biznesy, które naprawdę biorą, zabierają bardzo dużo czasu. Wiesz co, dzieci mają ten plus, że rosną i z czasem to się zmienia, zmieniają się problemy, ale też twoja obecność jest inaczej potrzebna, tak? Mniej, mniej intensywny jest ten, ten czas, powiedzmy, z latami. Powiem, jak to u nas wyglądało. Wiesz, jak, ja, jak my zaczynaliśmy budować rodzinę, no to oczywiście dla mnie było, że trzeba to jakoś podzielić, no bo nie będziemy w stanie razem się w tym całych pieleszach domowych... Tutaj odnajdywać, a jeszcze wiesz, oczekując, że biznes urośnie, jeden i drugi, więc trochę trzeba się było wycofać z biznesu. W moim przypadku mnie tutaj wsparł mój zespół, który był Przygotowany na to, że tak będzie. My zresztą w ogóle w firmie mamy taką politykę, że my, ja namawiam kobiety do tego, że jeżeli chcą zakładać rodziny, to jak najbardziej powinny to robić i w ogóle się na tym nie zastanawiać, jeżeli to jest ich faktycznie, ich marzenie. Ale też zawsze zapraszam szybko do pracy z nami z powrotem, żeby też nie odcinały się od tego życia zawodowego, tego dbania o siebie, o to, że, od, tego, od tego budowania własnego. To jest to, to jest... Ale wiesz, to ja mam na myśli, ja mam na myśli okres, powiedzmy, roku, pół roku, kiedy ktoś już jest gotowy. I ja nawet nie wiem, czy to była prezes Coca-Coli, ale albo Pepsi, albo coca -Cola. i Może to nie Ej, był prezes, a, a dyrektor, mhm. ale pamiętam, że to mnie wtedy tak po prostu poradziło e, mocno. Ale wiesz no, 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 to, jak zaczęliśmy budować rodzinę, no to trzeba się było tym jakoś podzielić, e, więc nie miałam też oczekiwań, że będziemy razem ten wózek tam mm. <grym> co dzień o ósmej pchać na spacer. E, czy było to ciężkie? Tak, no było ciężkie, no bo to jest jednak rezygnacja z pewnych marzeń, z pewnego tempa, z tej dynamiki, którą masz, do której jesteś przyzwyczajony, z niezależności, którą budowałam całe życie i mam fioła na tym punkcie, jak ktoś mi tam próbuje, wiesz, moją przestrzeń jakoś tak naginać. E, no ale taki był etap i trzeba było to po prostu zrobić. E, i, i, i tyle, no i dzieje zupełnie inny moment, natomiast wiesz nie bez powodu dzieciaki mają i mamy i tatę, nie? Mm. I zawsze to też mówię moim dziewczynom, że y, trochę też tych tatusiów trzeba angażować, ale na tych przestrzeniach, gdzie oni faktycznie są w stanie się odnaleźć, no bo dziecko jest małe, to powiedzmy sobie szczerze, potrzebuje po prostu mamy i, i tyle, i może nam to przeszkadzać, lub nie. Ja się akurat z tego bardzo cieszyłam. No, no tutaj akurat wygrana, jeśli chodzi o Ale to było trudne. To, to mm -hmm. nie, nie, powiem Ci szczerze, że to było bardzo trudne. To było doświadczenie dla mnie mm -hmm. szalenie takie intensywne. No ale to dzisiaj w praktyce, czy Wy też znajdujecie czas dla siebie? Mówię też o samych dorosłych, no bo się <laughs> zastanawiam, jak to jest, wiesz. E, e, no bo są częste rozjazdy. Ja czasami z Tomkiem rozmawiam, czy, czy sto, no to tu kalendarz ja lecę tu, ty lecisz tam, nie? I tak dalej się stałem. Jak to w ogóle tak już w praktyce, no bo przecież dzieci chodzą w jednym miejscu do szkoły, tak? Wiesz co, ale my wiedzieliśmy, na co się piszemy, jak się spotkaliśmy, bo my już na początku nie mieliśmy pomysłu, wiesz, ja, ja nie liczyłam na to, że mój mąż się mną zaopiekuje i powie mi, jak żyć, a on mnie nie pytał, co ma zrobić rano, jak wiesz, wstawał, nie? Więc jakby my wiedzieliśmy, my, my wiedzieliśmy że każdy z nas będzie budowało swoją przestrzeń. To był jakiś taki trochę part of the deal po prostu i wciąż jest. Ma to swoje plusy, bo być może dlatego jeszcze nie zdążyliśmy się sobą znudzić, nie wiem, no, <gry> trzeba by jego zapytać. na 20 lat po ślubie, tak? Nie, po ślubie trochę krócej, bo ten ślub był nam w ogóle... to, to nie było coś, o czym, o czym marzyłam. No, Okej, okay, a dlaczego? Nie. Nie no, bo wiesz, no jedni to mają, inni nie mają. Okay. No moją, ja nie miałam marzenia o białej sukni, zresztą nie było białej sukni. Myślałem, że Tomek e... się spóźnił. A obrączki nie, nie, nie spóźnił się, ale jak w przyjechaliśmy na obiad do restauracji, to był bardzo mały w ogóle ślub. I obrączki schowaliśmy następnego dnia do szafy, później nie ma mowy, że będziemy w tym chodzić. E... Nie, nie, nic z tych rzeczy. E to faktycznie przyjechaliśmy do restauracji i się okazało, że jakiś inny tam jeszcze ślub był wcześniej i tak, wiesz, czekaliśmy z tymi naszymi gośćmi, żeby usiąść i zjeść. No wymiany. No trochę jak na zachodzie pewnie tak jest, że się nie robi imprez, no ale to nie ma znaczenia jak się jest razem i to chyba pokazuje, że jesteście szczęśliwi. Jak Cię słucham, to myślę, że właśnie to taka niezależność i budowanie przestrzeni może być takim sukcesem w związku, w relacjach, bo to oboje się możecie rozwijać, macie przestrzeń, ale jednak jesteście razem na dobre i na złe. To wymaga też otwartości od partnera, pamiętaj, tak, bo e, jeżeli mężczyzna nie ma tej przestrzeni na to, żeby kobieta się mogła rozwijać, to też będzie konflikt. Ja pamiętam taki bardzo fajny wywiad Michelle Obamy. Um, ona właśnie opowiadała o sytuacji, kiedy oboje z Barakiem byli po świetnych studiach, pobrali się... No w tym pokoju, gdzie siedzimy, Barak z Ale Czuję to, czujesz to. Czujesz to, tak. czujesz to. Ja ja myślę, że tutaj Michelle w ogóle siedział. Barak. <laughs> Dokładnie. E, więc ona opowiada właśnie o tym, że jak się poznali, Skończyli studia i założyli razem rodzinę, a oboje byli po dobrych studiach. To przeżyła też taką właśnie dosyć dużą depresję, no właśnie związaną z tym, co dalej, tak? Jak się w tym związku ułożyć. I powiedziała coś takiego bardzo fajnego, co zostało ze mną na długo i to faktycznie tak jest. Chociaż to, co powiem, brzmi pewnie bardzo prosto, bo powiedziała, że ona zrozumiała po jakimś tam dłuższym pewnie czasie, ale zrozumiała, że jej szczęście nie zależy od jej męża. I wiesz, to o to dokładnie chodzi. Jakby nie można drugiej osoby też obciążać takimi oczekiwaniami, że zapewnią Ci szczęście. Tak? To, 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 to działa w dwie strony. I... I pewnie też, wiesz, no, ze strony męża. Bo... No to jeszcze chcę Ciebie zapytać, jak finansowo w ogóle wy edukujecie dzieci? Jak przedsiębiorczo wychowujecie dzieci? No bo dwoje przedsiębiorców, <noise> y, no jak to jest? Czy jest, nie wiem, mija tydzień, masz tutaj kasę, dziecko? Wiesz, zastanawiam się, jakie wartości. No. Myślę, myślę, że są te nasze dzieci całkiem niezłe, bo ich oszczędności w ogóle nie topnieją. Jakoś tak potrafią tymi skarbonkami zarządzać, że w ogóle... Ciężko tam coś stamtąd wyjąć. Może na dobry sposób, że wyciągają od was i cały czas rośnie. Może tak być. Wiesz co, My wychowujemy dzieci w szacunku do pracy. Mm -hmm. I wydaje mi się, że pewnie jest 10 tysięcy innych filozofii, lepszych itd. i tak dalej. Nam się wydaje ta zasadna. I to do pracy, nie, nie tylko takiej pracy wiesz, jak tu osiągnąć wielki sukces i zbudować biznes, bo, bo to nie jest takie gwarantowane i też nie wolno dzieci obciążać takimi historiami, moim zdaniem. Ale do szacunku pracy w tym sensie, że wydawanie pieniędzy nabiera zupełnie innej przestrzeni, jak wiesz, że ktoś najpierw te prace musiał wykonać i że one faktycznie skądś pochodzą i są czymś uzasadnione. tak? I zaczynasz trochę inaczej ważyć w ogóle swoje wydatki. Więc wiesz, no, rozmów u nas o biznesie jest bardzo dużo, bo siłą rzeczy rozmawiamy o różnych aspektach i nasze dzieciaki są z tą terminologią mocno obyte. Czyli ja wiemy, że to, powiedzieć... to jest PKB w porównaniu do polityków. Ale tego nie wiem, mam nadzieję, że jednak politycy też wiedzą, ale chcę ci powiedzieć, że niesamowite jest to, że my jakby zakładamy, przynajmniej ja się na tym złapałam, że wcześniej jeszcze kiedyś no, zakładałam, że dobra, dzieci to niewiele pewnie wiedzą. Nie ja sama byłam pewnie tak traktowana jako dziecko, umówmy się. A one są naprawdę niesamowicie mądre. Ja nie mówię teraz tylko o swoich dzieciach, żeby była jasność. Może dlatego też uwielbiam się tak spotykać z młodszymi ludźmi i również właśnie rozmawiać z takimi dzieciakami kilkunastoletnimi. One są niesamowicie inteligentne. One mają świetne pomysły biznesowe. One mają świetne strategie na niektóre wyzwania biznesowe. Naprawdę bardzo to naturalnie u nich wychodzi. Jest trochę chyba tak, że jakbyśmy im może nie przeszkadzali w tym myśleniu, w tym rozwoju swoich kompetencji, trochę okay, więcej wiary im w to dali... To tam byłoby, byłoby tych talentów naprawdę jeszcze więcej. Mhm. No ja sam widzę po swoich, jak się ktoś zapytał w co inwestować i nagle on słyszał te rzeczy, które mu gdzieś na wywiadach Prawda? rozmawiamy powiedział takie rzeczy, że my otwieramy głowę, gdzie on to w ogóle słyszał, nie? Więc Prawda. to jest rzeczywiście no, ciekawy aspekt, bo może te dzieci rzeczywiście mogą dawać jakieś pomysły na rozwój w ogóle nawet biznesu tak pozytywnie, jako jakieś takie idee, no bo ja konsultuję z nimi sporo. I naprawdę no. y, jestem zawsze pod wrażeniem, że te pomysły są całkiem no. y, sensowne. To jest Bardzo mocne, ale tak jest. No. Rzeczywiście te dzieci, dzisiaj mamy tą świadomość, obyśmy ich nie zepsuli, zobaczymy, wychowamy pewnie za jakiś czas na życie pewno, pokażę, czy coś jesteśmy. Nie zepsujemy, no, Też się o tym martwię, bo wiesz, każde czasy mają swoje dobre i złe strony. Nie? My też pewnie jak byliśmy wychowani, ale gdzieś tam ta twarda ręka też była, nie? I to też mogło nas hartować do Bo słuchać tych rodziców, słuchać nauczycieli, nie wiem, czy to było dobre, no ale wiesz, ale ja pamiętam, jak na przykład w szkole miałem taką nauczycielkę, co było największą kosą, to ja dzisiaj to wszystko hmm. pamiętam, te lektury jak cię musiałem powtarzać A, 10 razy, nie? cię Bardzo, słowem. naprawdę. I to, znaczy, nie umiem tego ocenić, bo to, wiesz, są, wiele jest dróg i pewnie, no, pokażę życie. Trzymajmy kciuki, żeby było jak najlepsze, bo to też jest tak, jak, dla mnie też Trzymam. jedna z największych inwestycji w życiu, Oczywiście. jak można tak powiedzieć. No, bo Trzymam. tyle sama, wiecie że to jest trudów, wyrzeczeń, poświęceń, tak. żeby nam tak. później podziękowały. No, jak oglądacie, to... Ale będziesz... to masz strasznie duże oczekiwania, żeby cię jeszcze podziękowały. No, proszę cię, no. <laughs> Okay. Za tyle czy trudno. Nam. <grym> tak, no. A powiedz mi jeszcze, masz biznesowo inwestycje. W co ty inwestujesz? Jak masz nadatki finansowe, to jest biznes, są dzisiaj inwestycje, jest ich tak dużo, więc jak to jest u ciebie? No to powiem ci uczciwie, że ja, jeżeli mam inwestować, to inwestuję w siebie, w edukację, w, również w podróże. Uważam, że to jest część inwestycji jednak. Natomiast cały czas reinwestuję w biznes. Po prostu. I to... Ja sobie postawiłam gdzieś tam jakąś swoją poprzeczkę w głowie, co chcę zbudować i jak ja... To jakbyś jaki... mogła powiedzieć tą poprzeczkę? Czy... Poprzeczkę? Yy, wiesz co, no, wiesz, to, to, to trochę tak, że jak mówisz o brandach w branży fashion, no to, to właśnie tak fajnie brzmi, że ktoś buduje brand, ktoś jest właścicielem brandu, chciałbym mieć swój brand i yy, tak itd. Nie? To, to brzmi świetnie. Ja nigdy nie miałam marzenia mieć brandu odzieżowego. Mhm. Moim marzeniem jest stworzenie stabilnej organizacji, która długoterminowo może rosnąć w wartość, dając tym samym znowu stabilizację i możliwość dalszego rozwoju i To jest to, co mnie napędza. Brand jest częścią tego procesu. Mhm. Oczywiście nieodłączną i bardzo istotną, ale bliżej mi do myślenia o sobie jak o takiej właśnie inżynierii biznesowej, niż o budowaniu brandu fashion. Mm -hmm. To są dla mnie dwa różne koncepty. Szczerze mówiąc, w moim przypadku budowanie brandu nie byłoby na pewno tak skuteczne, jak to, co robimy dzisiaj. Mm -hmm. Więc wiesz, no, kwestia perspektywy i tego, jak sobie to ustawisz. Także ta poprzeczka gdzieś w tamtym kierunku właśnie. Nie no, bardzo się cieszę. Trzymamy yes. kciuki. Ja cały czas chciałbym, żeby było jak najwięcej firm jednorożców, ale w ogóle wiesz, no mamy... <laughs> to mi nie grozi, Łukasz. No. <laughs> Spokojnie, jak będzie brand stabilny i to można nawet kilka i będzie grupa, tak jak jest Louis Vuitton, grupa tak cała, więc życzymy. No jest Tomek, jest lancer to jest kilka produktów, bruchnik, więc miejmy nadzieję, że... Wiesz, wiesz co, my Polska. mamy akurat no te wszystkie brandy, które wymieniłeś, mamy bardzo wszystko poseparowane po, po u siebie i to też jest jedna z naszych przewag, że my nie budujemy w, wiesz, tego Razem. wspólnie, tylko my budujemy to... Razem, ale jednak każdy we własnym zakresie jest no, odpowiedzialny za to. na tej przestrzeni, bo inaczej by to na pewno nie wyszło, jakbyś musiała robić pod dyktant do kogoś albo coś, to byś. Ale to nawet nie to chodzi, tylko to są po prostu skrajnie różne biznesy wbrew pozorom naprawdę różne. Tak, no, ja wiem, że klienci to nawet z, z Abu Dhabi, czy gdzieś tam z krajów arabskich przylatują, żeby się u ciebie ubierać. No to jest taka duma, że do Polki przylatuje cały świat, więc no, mega się cieszę. No. Tam, bo. no bo to chyba świadczy też o tym, że to nie chodzi o garnitur, prawda? Mm -hmm. Tylko jednak to jest troszeczkę szerszy kontekst Całe tego, takie co my robimy. Nie? Cały customer experience, jak to się mówi dzisiaj. No, Staramy się, się. No będę, będę podpatrywał. No <laughs> e, wiesz, to prawie kończąc, to jeszcze takie standardowe pytania. Pierwsze, to jakaś Twoja ulubiona książka, którą byś mogła przekazać widzę polecić? Książka... A wiesz co? Mam taką książkę i ona nie będzie biznesowa, ale gwarantuję Ci, że jak ją przeczytasz, to Ci w biznesie również pomoże. To jest książka, tylko nie pamiętam autora, tytuł Hotel Uczuć. Okay. I to jest, to jest słuchaj... E, I to nie jest romans. <laughs> to jest książka dla dzieci o emocjach, ale jestem przekonana, że i dzieciom, i dorosłym naprawdę może dobrze Zadziałać. Polecam. No to Marta, chciałam powiedzieć, wiem, że Cię też nosi biznesowo e, i wiem, bo próbujemy też tą grupę biznesową i w klubie Biznes Misji, ale z Tobą wiem, że też nas tutaj, będziesz u nas gościła i to jest też bardzo miłe, ale Zbieram. jeśli możemy coś zrobić dla przedsiębiorców razem, jestem otwarty, zróbmy, bo to jest ten czas chyba, co dzisiaj jest chyba przede wszystkim najważniejsze: to jednoczenie się i to jest fajne, że jest u Ciebie ta otwartość, jednocześnie jesteś bardzo aktywna, śledzi ogrom przedsiębiorców, bo e, no nieraz się poznaliśmy i nieraz na różnych imprezach jesteśmy i to jest bardzo miłe. I dzięki tobie też mogę poznać wiele osób, więc myślę, że no najważniejsza to jest ta współpraca i fajnie, że ją robisz. No i chyba życzę Ci dalszych sukcesów. Zapraszam, bo to też jest fajnie, że będziesz miał podcast. Może już jak się ukaże, to materiał to jest, więc będziemy wszyscy oglądać, będziemy Zapraszam. linkować, bo no trzeba edukować, trzeba dawać wiedzę mniejszym, bo ja uważam, że przedsiębiorcy dzisiaj w Polsce, tak jak mówisz, jest najwięcej małych i średnich przedsiębiorstw, małych szczególnie, więc... Rośnijmy, no po prostu się rozwijajmy. Jeszcze rośnijmy, bo też edukacja jest absolutnie kluczowym elementem tej układanki, ale też trzeba sobie dobrze ustawić pewne cele. I moim celem w, tym, w tych rozmowach z przedsiębiorcami, które będziemy prowadzić, jest też pokazanie tego, że naprawdę jak patrzysz na kraj, to jeżeli chcemy, żeby się w tym kraju dobrze żyło, potrzebujemy dobrego, stabilnego biznesu. Po prostu i oczywiście edukacja dotyczy i już istniejącego biznesu, i również osób, które w ten biznes mogłyby wejść. Ja wierzę, że im lepszy biznes, tym lepsze życie, a z drugiej strony, tym lepsze życie w danym kraju oczywiście. Natomiast z drugiej strony, też popatrz na tych, popatrzmy też na tych ludzi w kontekście takich, wiesz, jednak no, pionierów pewnych, pewnych procesów i tego, że wiele z tych, wielu z tych przedsiębiorców od bardzo wielu lat, od 20-30 lat, każdego dnia wstaje i buduje jednak swoją organizację. Tak? Oczywiście można ich lubić, nie lubić, mogą być sympatyczni, mniej sympatyczni, ale to są wszystko didaskalia. Tak? Idea jest taka, że jednak ci ludzie wstają, podejmują jakieś ryzyko bardzo często podejmują również, również ryzyko, wiesz, rodzinne, no bo jednak to nie jest tak, że da się pracować od 8 do 16. Często tracą rodziny, to, to właśnie wiemy, mówimy, że przedsiębiorcy często są zdarza po się, i kosztem coś czegoś, no ale zmieniają świat i jakby Dokładnie. firmy powstają. No ja bardzo jakby trzymam kciuki i też się martwię, żeby nie było tak, że w te lata biznesy, które powstały w latach 90. przez ten brak sukcesji padną, bo to by było najgorsze, bo mamy już bardzo dużo dobrych firm znanych, marek, no i oby ci następcy poprowadzili jeszcze bardziej Rozwijali te firmy jak za granicą. No to jest chyba też takie wyzwanie dla. Jestem Polski. za. Ale też wiesz, co nie popadajmy w tą skrajność, że w latach 90. to już wszystko zostało, mm. yy, wiesz. Yy... Stworzone i że już w ogóle nie ma żadnych perspektyw, nie, bo w latach 90. Tak. to było nie, łatwiej. Ale inne były, nie? Było rzeczy, inaczej, inaczej. inaczej, dokładnie. Inne biznesy, nie, bo dzisiaj tak. było trudno założyć produkcję okien, nie? ale dzisiaj jest dużo łatwiej zaistnieć choćby przez social media, przez różne inne rzeczy w jakiś biznes. Zupełnie mm. innych. No. Są ile powstaje tak, projektów tak. różnych ze sztuczną inteligencją i w ogóle, więc świat jest Polacy, the limit, nie? Polacy to jest bardzo e, utalentowany naród. Ja to po prostu wiem. Ja też to wiem, widzę. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. Moim gościem Marta Stefanczyk-Ciąpała. Siedzimy tam, gdzie siedział Obama Iba i, i Michel albo odwrotnie, więc bardzo Was pozdrawiamy. Nie wiem, skąd Daliśmy radę. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Dzięki. dzięki.